Szczęść Boże, Tomasz Burza. Rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Do granicy z Ukrainą zbliża się rosyjski konwój z pomocą humanitarną, pomocą, której obawiają się nie tylko władze w Kijowie, ale także politycy na Zachodzie, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy na ciężarówkach jest kasza, makarony i lekarstwa, czy może zupełnie coś innego. 280 przemalowanych na biało wojskowych ciężarówek KAMAZ, a na nich 2000 ton darów. Żywność, ubrania, lekarstwa, śpiwory. Konwój z pomocą humanitarną wyruszył minionej nocy spod Moskwy i zmierza na Ukrainę do Ługańska. Ale Ukraińcy nie wierzą w szlachetne intencje Kremla. Ta pomoc to koń trojański, mówi deputowany Ołech Łaszko. Ja uważam, że to cynizm w zali, kiedy Rosja, która rozwiązała wojnę. Myślę, że to jest cyniczne zagranie. Rosja rozpoczęła wojnę w Donbasie i zabija cywilów oraz żołnierzy, bombarduje naszą infrastrukturę, a teraz wysyła nam pomoc, kluski, makaron i inne. Myślę, że mogą chcieć nakarmić nas kłamstwem. Ja uważam, że ukraińska władza ma odmówić się. Wielu deputowanych nie chce, aby ukraiński rząd przyjął tę pomoc, bo może to być pretekst do inwazji. Jest obawa, że z konwojem wjedzie wojsko rosyjskie. Jeśli kolumnie będą towarzyszyć żołnierze, ciężarówki nie zostaną wpuszczone na terytorium Ukrainy, zapowiedział wiceminister spraw zagranicznych Danilo Łupkiewski. Wy nie potrzebujecie czołgów i artylerii, aby dostarczyć ludziom jedzenie i lekarstwa. Jeszcze wczoraj Rosjanie zapewniali, że pomoc dla Ługańska organizowana jest pod patronatem Czerwonego Krzyża, ale to zdziwiło przedstawicieli tej organizacji. Dziś Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ-u, korygował wczorajsze enuncjacje. Mam nadzieję, że w bliskiej przyszłości ta akcja humanitarna zostanie zrealizowana pod egidą Czerwonego Krzyża. Zgadzamy się na wszystkie wskazówki dane nam przez rząd Ukrainy. Po południu rosyjskie MSZ ogłosiło, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża będzie nadzorował rosyjski konwój tylko na terenie Ukrainy. Ale władze w Kijowie zdecydowały, że na granicy Czerwony Krzyż przeładuje dary na inne pojazdy. Zdaniem sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego sprawa rosyjskiej pomocy humanitarnej powinna być omówiona na najwyższym szczeblu. Mam nadzieję, że w następnych dniach i tygodniach znajdziemy drogę dla współpracy prezydenta Poroszenko i Ukrainy z Rosją, by mogła dostarczyć pomoc humanitarną niezbędną na wschodzie. To może okazać się bardzo trudne, bo napięcie między obydwoma krajami wciąż rośnie. Dziś parlament Ukrainy przyjął ustawę o sankcjach wobec Rosji. Będą rekompensaty, ale dopiero we wrześniu i nie wiadomo w jakiej wysokości. Bez konkretów zakończyło się rozmowy w Brukseli ministra rolnictwa Marka Sawickiego w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku rosyjskiego embarga na warzywa i owoce. A sytuacja na rynku jest coraz trudniejsza. Prawo i Sprawiedliwość chce, by na rok zawieszona była spłata rat od kredytów zaciągniętych przez rolników. Rolnicy spodziewają się najgorszego, tego, że zmuszeni będą do pozostawienia płodów na polu. Sytuacja jest naprawdę zła, dlatego że kumuluje się towar w całej Polsce, eksporty stanęły, towar, który wyjechał za granicę, został wrócony, rynki hurtowe są przepełnione, a na domiar tego nadal importujemy z zewnątrz. Skalę nadwyżki warzyw i owoców na rynku po wprowadzeniu embarga ilustrują liczby. W 2013 roku wywieźliśmy do Rosji na przykład ponad 700 tysięcy ton jabłek i 72 tysiące ton kapusty, kalafiorów i kalarepy. Część nadwyżki może być uratowana przez przekazanie jej do banków żywności. Ministerstwo Rolnictwa uruchamia zbiórkę we współpracy między innymi z Caritas, Czerwonym Krzyżem i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. I chcemy w pierwszej kolejności, myślę od ręki, zagospodarować te produkty, tak zwane te wrażliwe, chociaż to jest z tym problem, bo jest kwestia przechowywania czasu trwałości i dotarcia do samych beneficjentów. Miesięcznie do najuboższych może trafić około 2000 ton. Środki na zbiórkę żywności mają pochodzić z Unii Europejskiej. Apelujemy do producentów, do firm, które
tej chwili posiadają żywność, z którą mają problem ze zbyciem, o nawiązywanie takiej współpracy stałej z bankami żywności. Banki żywności to tysiące metrów kwadratowych powierzchni magazynowych, to powierzchnie chłodnicze, to powierzchnie mroźnicze, to przygotowany transport logistyczny do dystrybucji. Ale nie wszystko uda się przekazać najuboższym. Nieunikniona będzie biodegradacja, zapowiada Ministerstwo Rolnictwa. Plan zniszczenia płodów rolnych ma zatwierdzić Komisja Europejska. O tym rozmawiał dziś w Brukseli Marek Sawicki, a także między innymi o ewentualnych rekompensatach. Tych nie należy się spodziewać szybko, bo dopiero w połowie września. Nieznana jest też ich wysokość. Nie może być tak, że rolnik w przeciągu jednego roku zbankrutuje, dlatego że nie będzie miał środków na odnowienie produkcji w następnych latach. Ewentualne rekompensaty, na razie pisane na wodzie, nie rozwiązują jednak całego problemu. Rolników obciążają kredyty bankowe. Bez dochodu ze sprzedaży płodów grozi lawina bankructw gospodarstw. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość chce zawieszenia na rok spłaty rat kredytów zaciągniętych przez poszkodowanych rolników. Chcemy zapobiec takiej sytuacji, żeby wskutek tego embarga rosyjskiego nie dochodziło do licytacji gospodarstw rolnych, bo takie sytuacje grożą i to mogą być tysiące takich przypadków. Projekt ustawy przygotowanej przez PiS trafi do marszałek Sejmu pod koniec sierpnia, na pierwszym posiedzeniu po wakacjach. Pomoc jest potrzebna natychmiast. No ja myślę, że to jest dobry pomysł i na pewno by odciążyło i uratowało niejedno gospodarstwo, które w tej chwili się zastanawia, czy mają podejmować produkcję na przyszły rok, czy zawiesić w ogóle, bo obciążenia kredytami są duże i nawet odroczenie na kilka miesięcy jest w stanie podreperować budżet niejednego gospodarstwa, które są w słabej sytuacji. Rząd cały czas liczy na skierowanie nadwyżki owoców i warzyw na inne rynki niż rosyjski. Przede wszystkim sprzedając te produkcje na rynkach zewnętrznych, co oczywiście w związku z embargiem wprowadzonym na całą Unię i nie tylko robi się to problemem. Pojutrze minister rolnictwa będzie rozmawiał o eksporcie polskiej żywności na Białoruś. Ten kraj, a także Kazachstan ogłosiły, że nie przyłączą się do rosyjskiego embarga na zachodnią żywność. Mija 2 lata od wybuchu afery Amber Gold. Cały czas trwa śledztwo, a 18 tysięcy oszukanych przez tę firmę osób nie odzyskało nawet części swoich pieniędzy. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku, oferowała lokaty z bardzo wysokim oprocentowaniem, miała inwestować w złoto i inne kruszce. Okazała się jednak piramidą finansową, w którą swoje oszczędności warte ponad 850 milionów złotych zainwestowało blisko 18 tysięcy osób. Szefowie spółki Marcin P. i jego żona Katarzyna wypłacili sobie pensję w wysokości prawie 19 milionów złotych. Oboje obecnie przebywają w areszcie, ciąży na nich ponad 40 zarzutów, nie przyznają się do winy i odmawiają składania wyjaśnień. Grozi im kara 15 lat więzienia. Śledztwo w sprawie największej afery finansowej w Polsce ma zakończyć się do końca tego roku. Dotychczas przesłuchano 14 tysięcy świadków, poszkodowanych, pracowników spółki oraz przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego NBP i banków, gdzie Amber Gold trzymało swoje środki. Dotychczas syndyk masy upadłościowej odzyskał tylko 32 miliony z majątku Amber Gold, sprzedając m.in. nieruchomości, samochody i sprzęt biurowy. Wciąż wiele wątpliwości budzi rola osób związanych z Platformą Obywatelską, którzy pojawili się w sprawie Amber Gold i OLT Express. Marcin P. w przeszłości wielokrotnie popełniał przestępstwa finansowe, za co był skazywany. Nigdy nie trafił jednak do więzienia. O aferze Amber Gold wspominał również prezes NBP Marek Belka w potajemnie nagranej rozmowie z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Z taśm wynika, że Belka miał ostrzegać premiera Donalda Tuska, że spółka jest piramidą finansową. Małe i średnie przedsiębiorstwa na celowniku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolerzy sprawdzają firmy pod kątem umów o dzieło, kwestionują wiele z tych umów i skazują przedsiębiorców na zapłacenie składek nawet 5 lat wstecz.
Pani Grażyna Starczewska jest doradcą ubezpieczeniowym. Wszystkie należne składki płaciła terminowo. Dostała nawet ZUS-owskie zaświadczenie, że nie ma żadnych zaległości. Mimo to w 2010 roku otrzymała pismo z ZUS-u, że ma niezapłacone składki za okres kilku lat. Okazało się, że w międzyczasie zmieniła się interpretacja. Wyciągnięto jakieś stare rozporządzenie z poprzedniego systemu z roku 1975 i na tej podstawie ZUS setkom tysięcy przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców, naprawdę takich zupełnie drobnych, nagle nakazał zwrot niezapłaconych składek, taki zwrot, nazwijmy to, razem z odsetkami. Były to kwoty idące w dziesiątki tysięcy złotych. Sprawa dotyczyła kilkuset tysięcy przedsiębiorców. Skutkowało to wieloma dramatami. Ostatecznie Sejm uchwalił tak zwaną ustawę abolicyjną. Niesmak pozostał. Jeżeli dzisiaj wiemy, jakie są reguły postępowania w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to nie mamy żadnej pewności, że za pół roku, półtora roku, a najczęściej za 5 lat, tuż przed upływem przedawnienia, te reguły się nie zmienią. Ostatnio przekonały się o tym firmy badawcze zatrudniające ankieterów na podstawie umów o dzieło zwolnionych z ZUS-owskich składek. Te osoby były przez 20 lat, czy 25, odkąd ten rynek istnieje, wynagradzane na podstawie umów o dzieło. I nagle w sierpniu 2014 roku ZUS uznaje, że to jest nielegalne. Że te osoby powinny, te umowy powinny być ozusowane. ZUS twierdzi, że w związku z powtarzalnością zleceń firmy powinny podpisywać oskładkowane umowy zlecenie. Jeśli faktycznie dochodzi do sytuacji takiej, w której pracodawca powinien zatrudniać pracownika na umowę o pracę, czy też umowę zlecenie, ponieważ na to wskazuje charakter wykonywanej pracy i okoliczności z tym związane, to wówczas ZUS ma prawo zakwestionować sytuację, w której pracownik mimo tych okoliczności zatrudniony jest na umowę, na przykład umowę o dzieło. Jednak kontrole przed kilku laty nie kwestionowały tych umów. Zmieniło się to po tym, jak premier Donald Tusk wypowiedział wojnę tak zwanym umowom śmieciowym. Nowa interpretacja przepisów jest zaskakująca, bo jak mówi gdański przedsiębiorca Jerzy Milewski, różnica między dwoma rodzajami umów jest jasna. W przypadku umowy o dzieło różnica polega na tym, że to właśnie zleceniobiorca bierze odpowiedzialność za efekt. Czyli to jest, można powiedzieć, klasyczna umowa efektu. To nie jest umowa staranności. I jeżeli ten efekt został jasno określony, nie powinno być wątpliwości prawnych. Kwestionowanie umów o dzieło dla pracodawców będzie bardzo kosztowne. Nierzadko to kilkaset tysięcy złotych, co może oznaczać dla wielu firm bankructwo. Konfederacja Lewiatan interweniuje w ZUS-ie o doprecyzowanie kwestii umów. Stworzenie może katalogu prac, które można uznać za umowy zlecenia i tych, które można uznać za umowy o dzieło. Chodzi o to, aby nie było niejasności. Wówczas pracodawcy nieświadomie nie łamaliby prawa. Nie może być tak, że obowiązujące prawo jest interpretowane w zależności od potrzeb, mówi Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Interpretacja mogła się zmieniać w czasach Polski Ludowej i systemu, który nie miał nic wspólnego z praworządnością, ale w III Rzeczpospolitej, kiedy ustawa jednoznacznie coś stanowi, nie może być tak, że zmienia się jej interpretacja swobodna przez urzędy, bo wtedy mamy do czynienia z państwem, ale bezprawia. Przedsiębiorcy w takim państwie nie mogą czuć się pewnie, rozwijać się i inwestować. Najbardziej cierpią małe i średnie przedsiębiorstwa, które dają pracę 3/4 Polaków. To one generują 67% PKB. Dziś rano zmarł w Madrycie brat Miguel Pajares z zakonu Bonifratrów, który podczas posługi w szpitalu w Liberii zaraził się wirusem Ebola. Brat Miguel jest pierwszą śmiertelną ofiarą tego wirusa w Europie. Dzisiaj rano zmarł w Madrycie Miguel Pajares z zakonu Bonifratrów. 75-letni zakonnik pracował w szpitalu świętego Józefa w Monrovii, gdzie zaraził się wirusem Ebola. Samolotem wojskowym został przewieziony z Liberii do Hiszpanii z nadzieją na uzdrowienie. W madryckim szpitalu Miguel Pajares otrzymał specjalny lek, znajdujący się jeszcze w fazie eksperymentalnej, przeciwko wirusowi. Zakonnik miał jednak coraz większe problemy z oddychaniem. Zmarł dzisiaj rano. Tym samym jest czwartą osobą z ekipy lekarskiej szpitala św. Józefa w Monrovii, która padła ofiarą śmiertelnego wirusa.
Zgromadzenie Bonifratrów w specjalnym komunikacie wyraziło podziękowanie władzom administracyjnym i całemu społeczeństwu za wszelkie oznaki wsparcia, a szczególnie personelowi szpitala Carlos III, w którym przebywał Miguel Pajares. O swojej modlitwie i jedności z rodziną zakonnika zapewnia także arcybiskup Braulio Rodriguez z Toledo, jak również papieskie dzieła misyjne. Jednocześnie proszą o pamięć i wsparcie dla misjonarzy, którzy gotowi są oddać nawet własne życie, w tym wypadku troszcząc się o chorych zarażonych śmiertelnym wirusem Ebola. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Hamas odrzuca możliwość przedłużenia trwającego do środy tymczasowego rozejmu. Zawieszenie broni udało się osiągnąć w niedzielny wieczór po długich mediacjach, którym przewodniczył Egipt. Dotychczas obu stronom konfliktu udaje się go przestrzegać. Palestyńczycy żądają jednak całkowitego zakończenia blokady Strefy Gazy przez Izrael i Egipt. Władze w Tel Awiwie nie chcą się jednak na to zgodzić. W niedzielę po długich negocjacjach w Kairze z udziałem władz Egiptu Palestyńczycy i Izraelczycy zgodzili się na zawieszenie broni do środy. W czasie jego obowiązywania udało się dotrzeć z pomocą humanitarną do wielu potrzebujących Palestyńczyków. Dziś ponownie wznowiono rozmowy pokojowe z udziałem Egiptu. Palestyńczycy domagają się od Izraela, aby zakończył blokadę Strefy Gazy. Ich zdaniem mieszkańcy strefy nie mogą spokojnie się przemieszczać do szkół i zakładów pracy. Ograniczony jest również transport towarów, co zablokowało eksport. Dla terenu, gdzie ponad połowa mieszkańców nie ma pracy, to poważny cios. Izrael tłumaczy, że blokada ma zapobiec przemytowi i produkcji broni, której używają bojownicy z Hamasu. Strona żydowska przedstawiła kilka propozycji, które mają ułatwić życie mieszkańcom, ale dla Palestyńczyków są one niewystarczające. Ponowne rozognienie konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczęło się na początku lipca. Izrael oskarżył Hamas o zamordowanie 3 żydowskich nastolatków. Obie strony rozpoczęły wymianę ognia. Na terytorium Strefy Gazy wkroczyły wojska izraelskie, które, jak tłumaczył się Tel Awiw, mają na celu zniszczenie tuneli, którymi bojownicy przedostają się na terytorium żydowskie. W walkach zginęło prawie 2000 Palestyńczyków, w większości cywilów. Po stronie izraelskiej zginęło 64 żołnierzy i 3 cywilów. Było to główne wydanie informacji dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Przed nami wieczorne wydanie tuż po apelu jasnogórskim. Już teraz zapraszam. Szczęść Boże, Julita Mirecka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Nadchodząca noc w Europie z temperaturą bliską 10-19 stopni Celsjusza na północy oraz w centrum i 20 oraz więcej na południu. Jutro od Francji przez Niemcy po Polskę sporo chmur i deszczu. Przelotnie popadać może także na Wyspach Brytyjskich. Najwięcej słońca będzie natomiast nad Morzem Śródziemnym oraz we wschodniej Europie. Tutaj też najgoręcej, około 31-35 stopni. A jakiej aury możemy spodziewać się w Polsce? Otóż temperatura minimalna w naszym kraju będzie wyrównana. Termometry wskażą od 12 do 15 stopni. Jutro początkowo pogodnie. Nieco więcej chmur może pojawić się na południu. W północnych regionach niewykluczone są lokalne mgły. W drugiej części dnia wzrost zachmurzenia i z południa na północ będą przemieszczać się dość intensywne opady deszczu, które w nocy obejmą już cały kraj. Termometry wskażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Śląsku i w Małopolsce do 26-27 w rejonie zachodniej Polski. Wiatr będzie wiał umiarkowanie z południa. Barometry w stolicy wskażą około 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać. A już teraz o tym, jaka pogoda czeka nas w czwartek. Zapraszam. W czwartek chłodniej w całym kraju, początkowo dużo chmur z opadami deszczu. Na Pomorzu padać może dość intensywnie. Przejaśnienia spodziewane są głównie w rejonach górskich. Po południu deszcz tylko na Pomorzu, a w pozostałej części kraju zanik opadów i postępujące przejaśnienia. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 18 stopni na Pomorzu do 24 w rejonie Mazowsza i Małopolski. Wiatr dość silny z południowego zachodu. Na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.